To była ciężka noc, jak widać po minie Kuby. Rys, Stefanie! Dziadzie nam zabalował. Tak. Dziadzie pierdol. Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Zabaw z Shipwrecktem. Ze mną jest Madzia i Kuba. Jesteśmy. Dzień dobry. Kuba już wrócił do żywych. Jestem. Po imprezie. Ty możesz stąd iść. Dobra. O, dziękuję. Jaki mamy plan? Samowite rzeczy się działy. Tak. Teo, bo ja tobie bardziej ufam, weź, albo czekaj, chodź, ja ci dam. Masz tu pochodynkę, i idź podpalę jakieś parę drzew, ale tak daleko od naszego lasu. No. Daleko od naszego lasu. A Kuba ma zbierać te krzaczki z jego doma. W sumie tyle. Będziemy żyli. Potrzebuję też coś na sanity, bo... Ja zaczynam... Jak się sprawi... Właśnie, jak się sprawdzisz, to ja ci dam, bo mam grzyby zielone. A to ja tobie je wcisnęłam? Czy ja myślałam, nie, to były moje. Ale mi dość szybko. A mi dość szybko spada to sanity. Nie wiem, czym to jest spowodowane, ale może bo tak. Bo ty masz jakąś swoją, wiesz, specjalistyczną postać, trzeba było wcześniej przeczytać, jak ją chować. Ja nie wiem, mi się pirat z alkoholikiem skojarzył, ja się utożsamiam. Bo tak jak masz, no moja postać jest piromanką, no to ja sobie chodzę tam pochodnie, czasami poświecę coś tędy owędy. O, tu Teo mi szaje. Czekaj, podejdę, będzie mi lepiej. O, już mi dobrze. No. Ja mam pytanie, tak. Ile tego drewna potrzebujemy? No tyle już wystarczy, co podpaliłeś. Aha, no psz. Już więcej nie. Słuchaj, na takim malutkim kawałeczku, na którym nas nie było. A ja Alberta znalazłam, mój Albert. Czy cztery krzaczki i oczywiście krzemienie, nie? A ja znalazłam złoto na ziemi, a mówią, że pieniądze na ziemi nie leżą. To jest złoto, a nie pieniądze. Jakby ktoś z tego wybił pieniądz, to byłby pieniądz. I byłby na ziemi. I byłby na ziemi. Gdzie to ja mam to? O. I tam był ten. Jak on się nazywa? Kret. Albert. A, Kret też. Albert też był. A Kreta można zabić, wiesz? Wiem. I będzie mięska. Dobra. Okej. Będzie garnek. Będziemy jedli dobrą nom. Jak będziemy mieli co. O, znalazłem ul. Wiesz, która gotowała. Kulki mięsne w kółko. To będzie kuchnia jednego przepisu. To będą te, co Kuba lubi, nie? Kulki mocy lewandowskiej. Tak, ja lubię takie rzeczy. Kiedyś tak mówiłeś, teraz ja tam nie wiem, jak ci się gust zmienił. Nie pamiętam już tego, to jakiś... Musiał być dobry żart, skoro pamiętasz go do tego czasu, ja nie pamiętam. Ja poczucie humoru bardzo ewoluowało, a żarty o kupy nadal są fajne, więc... I dużo kamieni tu macie, mamy, wiecie? Tak, bo ja tam już trochę pozbierałam. To o tym mówisz, czy tak po prostu? Kuba, czy ty masz plecak, że ja się dowiem? Nie. To ja ci ale nie, że nie masz, czy nie, że się nie dowiesz. A patrz, jakie dobre, nie wpadłem na to. Nie wiem, ja od razu Madzia się zapytała, to ja wiesz, serce w ręce i od razu jej wszystko powiedziałem. Ej, znalazłem coś dziwnego, wygląda jakieś bagno. I rośnie na tym reeds, to chyba bazie są. To może i bagno znajdę właśnie. A są tam macki? Nie widziałem. Ja dostałem zadanie... Ja dostałem zadanie zbierać krzory, to chodzę i zbieram krzory. Dobra, to już wracaj sadzić. Się. Okej, okay, jak tak patrzę na tą mapę, to mam wrażenie, że ona jest większa niż była zakładana. Mamy brzeg. Rybów nie da się sadzić. Czego się nie da sadzić? Rybów się nie da sadzić. Nie. Znalazłem sobie grzybki. Tak jakby jednak Magda uznała, że no, nie zasłużyłem na swoją wypłatę dzisiaj, to... Mam dwa. A ja znalazłam odbyt. O, miło. Jak byliście pająki, macie pajęczyny może? Nie biłam pająków. Jedną mam. Bo mi ale schowałem do skrzynki chyba. Masz pajęczynę i nie przepierdol na głupoty, tak? Kup sobie coś ładnego i pamiętaj, nie wydaj wszystkiego. Nie ma tu pajęczyny, wiesz? Nie, bo ja mogłabym... A to ja ci już mówię, ile mi potrzeba. A ja mam kamień księżycowy.
Mi potrzeba 6 pajęczyn. Będę miała plecak świński, taki duży. To póki, Kuba, póki nie załatwisz mi jeszcze 5 pajęczyn, to nie dostaniesz plecaka. O, to tak w temacie. Dobra, ja sobie muszę tu wrzucić jedno drewienko. Ja sobie wrzucam, bo ja tu głodna jestem. Dobra, ja wracam, bo za chwilę mi tu noc zostanie. Ja tu zaraz z głodu padnę. Moje sanity jest niestety bardzo niefajne. No, nażarłeś się już tych grzybów, czy ci nakarmić? Nażarłem się, ale mam 60 sanity. Masz. Nie wiem, dużo czy to mało. No maksymalnie powinieneś mieć, nie? No to niestety nie mam. Chyba mam 90. Dobra, jak któraś postawi gary, to w sumie tego jednego krzaka też można tam przenieść. To przenieś, kupę też mamy wystarczająco. Dobre. To jednorazowo tylko się to nawozi, tak? Już później nie tak, trzeba. Tak, tak. Znaczy po pewnym czasie to kapsnie, to wtedy nategujesz, ale to pod koniec roku dopiero bodajże. Biegnę! Kuik! O. Dobrze, że się świeci. To co, a ty się marnie świeci, czy trzeba odłożyć. Ten, nie? Czekaj, daj, masz te kamyczki. Znaczy kamyczki, węgiel drewny. I co mi jeszcze tam brakowało? Czekaj, ja już zrobię, chwila. A to. Dobra, już wiem, co ja mam zrobić. We all need food. Wow! No weźcie, doświadczcie to, bo ja nie mam gdzie postawić. O. Już! No, tu będzie. Of you. O! I pakować do biara. Ja wrzucę. Czekaj, ja wrzucę, zrobię kulki pierwsze wam. Proszę. Już się robi. Dobrze. To resztę to tu mogę schować, bo jest niepotrzebne. O. To tu. Ale skacze pokryweczka. Ja się tym poczęstuję. No jedz, zaraz będziemy wkładać następne, tylko mięsko. Ja wrzucę. Masz mięsko? Mam królika. No to wrzuć. To zamorduj go i wsadź. O właśnie tak. Czekajcie, to dorzucę tu jeszcze... Aha, już nie mam co dorzucić. Ja idę na wyprawę, a wy mi ugotujcie strawę, żebym miała co zjeść, jak wrócę. Ja mam królika jeszcze i zobaczcie, co trzeba na tą łódkę, bo tutaj jakby popływał, glonów trochę nazbierał, pieczone glony, dobra sprawa. Tak? To jest to kukurydzka. Ja bym jadła. Wiesz co, musisz wyjść z garnka na chwilę, to dorzucę jagody, chyba że masz co tam wrzucić. Ja już wrzuciłem. Aha, no to nie czemu wiem, nie to... wcisnąłeś, kuk? Wykazałaś się odsunąć, no ci się odsunąłem. Nie myślałam, że wcisnąłeś. Że się złapał jakiś królik. Tak, Kubuś, tam chyba bagna znalazłeś. No bo to nie te bagna, ale ja mam tu bagna. A, dobra. A czego się robi pułapki? A, i ritz, to są te papierusy później. Pułapki robisz z tego. Strawy. Dobra, potrzebujemy... Tyków czy tylko strawy? Nie pamiętam. O, kolejny Albert. O, to ja rozbiję znowu świńskie główki. A czym to jest? A, w survivalu? I jak tego, jak skombinujecie więcej pajęczyny, to będą na świńskie plecaki dla nas. A ja mogę zrobić tratwę pierwszą. A ja mogę już to zrobić. To zrób i popływaj za glonami, co? No spoko, można by. Chciałam ją położyć, ale czemu jej tu nie a tu mogę położyć? Bo ty kładziesz ją na wodzie. No, czekaj, inspekt. Patyki i 6 trawy. A jak ja mogę tu... Oj. Macki! Płynę! Szkoda, że we dwoje nie można na tej tratwie pływać, byś tu przy tego... A. Przypłynęła po mnie. Są glony. To zbieraj, weź no zbieraj i będzie do żarcia. Woda mi się skończyła. Akurat tu mamy jakiś taki... Taki wielki ocean, a tylko Teo woda się kończy. No nie? Ej, a tu są rybki! Tylko uważaj, że to elektryczne. Nie, to są jakieś takie, co...
wyskakują z wody. Jak się drą te króliki? Co się robi? Rą się te króliki. A. Tu są fale. Mam sporo patyków, to uznałem, że zrobię jeszcze kilka pułapek. Tu jest bagno. Ja jestem głodna, w ogóle miałam coś zjeść. Ja też jestem tak głodna masakrycznie. O nie! Mnie to zaraz będzie głód chyba bił. Ja śpię na środku oceanu, nie? Po co? No bo zjadłam mandragorę. O jest! A jak szaczka w ogóle znalazłam? Dobra, to tyle by było z mojej przygody. Ja mam ten, jakiś kawior? Ja też właśnie jakiś kawior tu znalazłam, tylko to jest takie jeziorko małe, tak? No, jest tutaj. No to w sensie u mnie. O, a ja znalazłam taką drogę jakby do tego. Do wioski świńskiej, zaraz zobaczę. A już stoi tych pułapek trochę. A to Teo działa. O, a tutaj mamy dużo pszczółek, oj, bardzo dużo pszczółek. Jej, nasze krzaczki dały pierwsze owoce. O, to bardzo dobrze. Będzie co do Gara do meatballsów wsadzać. No, swoją drogą, Kuba, mógłbyś tam dorzucić jedzonko. A mamy jakieś zrobiło mięso jeszcze? Jest w skrzynce jeszcze jeden królik. Właśnie, Kuba, zrób jedne meatballsy dla mnie, jak ja wrócę. Ja mam 20 głodu. Ja wam doniosę dużo jagód, dużo krzaczków, marchewków. To można zrobić jeszcze więcej tych klatek w sumie na króliki, ale bo... Nie wiem, co powstanie, wrzucam dwa... Wrzucam tego... królika... Mieć zwierzątko właśnie! Chodź tu, chodź! Chodź! Królika i trzy inne rzeczy musisz wrzucić. O, no to wrzuciłem jakieś marcheweczki i ten... i jagody. No i super, i będą meatballsy. No to zajebiście. O, zwierzątko prezent mi dało! Ej, a tu coś się świeci na środku oceanu. A trójkąt bermudzki? Bioluminesens, nie. Coś takiego... To latarnia morska na Faros. Ej, można tu zrobić... Wiesz, ja nie wiem, lepiej nie ryzykuj. Jakby świetliki? Pieprzaj, ptaku, ja chcę... No ja co za... Ja nie pamiętam, co to może być. Dobra, ja wracam do domu. W sumie wypadałoby też. Bo ja polazłem nie wiadomo gdzie, nie wiadomo za czym, po co. Ale może moje zwierzątko za mną przyjdzie. Skończyła mi się łopata. Ja bym chciała zejść z tej tratwy. O, dobra. Aha, i nie mogę jej zabrać, ja ona musi tu zostać, tak? To ja już tam, dobra. Tak, ta ratwa zostaje ci, ty jej nie zbierasz do ekwipunku, ona zostaje na wodzie. No dobra, szkoda, ale cóż. Tu jest jeszcze jakiś kamulec jeden. Ciekawe, co można z tego kawioru zjeść. Mam tylko te dwa wodorosty. Coś się nie chcą łapać te pajączki. Kurde, jakie pajączki. Ej, ale swoją drogą ja nie pomyślałam. Przecież my możemy zrobić pułapki i przy pająkach postawić. Też. No. Kuba, o właśnie, masz. Weź ty tego. Nie, ja nie chciałam plantnąć. Zaraz to naprawisz. Weź to popasaj, bo ty tak ładnie równo sadzasz. O. Dobra. Mogę to wykopać? Mogę. Ma mi tu krzywo rośnie. Ej, kwiatek mi się popsuł. A czemu? No bo on mi w ekwipunku pokazuje, że już jest, wiesz, że już lewituje. A tu leży taki o. Pokaż. Nie, u mnie jeszcze nie leży, wiesz? Może ktoś dorzucić coś do garnka? A co chcecie? Ja mam marchewki i jagody. No, obojętne, bo tu mięsko rzuciłam, zrobiłabym jedne te. Kuba, idź. Dorzuciłem jedne jagody jeszcze. Bo ja tu chcę się wykazać, dam marchewkę, o. Niech się kuka. Masz, sobie... patrz, mam, patrz, masz. O, właśnie taki widziałam, taki pływał.
No. A tu jest taki duszek i co ja z nim mogę zrobić? Jaki duszek? A to pewnie przez moje beznadziejne sanity. Aha. A to tak, to twoje sanity. Mogę to zjeść, czy wy chcecie? Zjedz. Nie chcecie. Teo, ty masz to, co się robi, jak się doda co do gara? Nie chyba. Ten mod? Masz, ja ci oddałam to twoje. Tutaj te owoce ja na razie podtrzymam. I czekajcie. A w ogóle, Magda, ja się dorobiłem swojego pleczkowskiego. Daj marchewkę tu do gara jeszcze. A już dodaję marchewkę. Nie wiem, jak będzie kawior z marchewką smakował, ale... Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie. Zaraz ja tutaj muszę parę gratów zostawić, to... Jeszcze jedna skrzynka by się przydała. Ile drewna potrzeba na skrzynkę? Zaraz zobaczymy, że ja zrobię. Kuba, jedno drewienko mi jest potrzebne. A, dziękuję. Kuba, twoje duchy tu mi łażą. Moje sanity jest bardzo słabe. Mam prezent! Ciekawe, a co się z tego robi? To się robi tak długo, że to będzie monster lasagna, nie? Czekaj, aż też poczekam. O, nie. A nie, patrz, jakiś kociołek, co to się zrobił? Zaraz zobaczymy. Mielonka. No, 12,5 głodu, 3 zdrowia i 33 sanity. Kuba, to może coś dla ciebie. O, może. Wrzucę to ja do skrzynki, jak coś. Ja mam dwa króliki z pułapek, więc... O. A ja bym zrobiła drugą... Ja dostałam włosy! Patrzcie! Nie będę. Mówisz, w końcu perukę możesz zmienić! Tak! O, dobra. A, nie widać wam wianek na głowie. Trzy, cztery króliki się złapały. A widzisz, że ja do tej pory wianka nie mam? Aha. Czemu te króliki są takie dziwne? Czarne pewnie. Czarne, no. A no, bo masz wariata. Spadło. Dlatego. O, mięsko dla mnie, dziękuję. To jest to dla mnie, ten kawior? Tak. W tym słoiczku. Dobra, ja... To jest, ja to widziałam. Wziąłem króliki do tej skrzynki. O Jezu, jeszcze deszcz? Serio? Ten deszcz tu robi? Będzie ci wszystko z ekwipunku wypadać, jak namoknie. Gdzie ja to mam tu? Jakiś dach by się przydał. Jeszcze więcej tych. Jagódek mam. Zaraz przytargam. Ja może na następny, bo to już trochę teraz za późno jest, żeby ruszyć, po te kupy bym poszedł jeszcze raz. No, aby się przydało. A ja pójdę na drugą stronę jeziora i... A to na następny dzień. O, króla sińskiego znalazłam! Nareszcie, ja jeszcze, super. Ja jednego królika jeszcze złapałem, drugiego królika jeszcze złapałem. I trupa znalazłam. A dzisiaj biorą. Kto? Króliki? Króliki, no. Jeszcze pod te pająki trzeba byłoby wsadzić. Z parę pułapek. No to ja tu pozbieram trawy. Zawsze też darmowe mięso i pajęczyna. Ewentualnie te odwłoki. No. Dobra, ja już będę powoli wracała. Ten kawior to jakoś... A nie, to wilgotność jest, dobra. Orientuje się ktoś, kiedy jest pełnia? Nie. A jak będzie, to ja sobie tu przyjdę. A co, znalazłaś Grumara? Ta. To nie jest tak, że w Wielkanoc jest pełnia? No to nie to na te jakieś te... Boże, co gołemu po jeziorze się gania? What? Jak to się nazywa? Oj, to święto takie śmieszne. Pały? Tak, o właśnie. Już dart pile, jakaś dziura w ziemi. A to popadało? No. Strasznie. Dobrze, dobrze, bo ja pływam. Dart to jest taka ta, nie? Strzałeczka do czegoś. Dirt pile. Czy odbyt znalazłeś? Odbyt chyba, bo mówi Kuba, że dziura w ziemi, więc... A no to odbyt. To nie jest taki odbyt. To nie jest takie klasyczne... Dupsko w klasycznej definicji. To wygląda bardziej jak... Półodbyt. Ama atramentu. Ojej. Takie poetyckie nawiązanie. Znowu się ciemno robi, no co za impreza. Jesień, proszę pani, patrz Kalinka, jak to leci. Kwiecień jest,
Wielkanoc zaraz, lato zleci wszystkich świętych i znowu zima będzie. Nie, ja się dopiero zaczęłam cieszyć z tym, że dzień jest trochę dłuższy. Mi to wszystko jedno akurat. Powinno być w Dąbrowie strefy czasowe. Bo kto by je zarządzał, jak to ludzi innych nie ma? No nie. No to byłoby ciekawe. O, trójkąt bermudzki. O, widzisz, trafiłaś. Ale chyba nie chcę go zwiedzać. No, zbierałem trawy. Kuba, ja zbierałem ci krzaczków. Ja sobie obiadek robię, bo jestem tak głodna. Co to za dźwięki dziwne? Oj, nie wiem. Wolę nie wiedzieć chyba. No nie wiem, co to było. To i tu dodam. O! Dla mnie obiadek się gotuje. Może to z tego trójkąta? Może być. Kubuś, kiedy przyjdziesz, bo trzeba krzaczory posadzić. Już. A ty umiesz tak równo. Wziąłem się za obsługę trawki. Mam 50 trawy. Do posadzenia? Nie. Trawy. A, wzbierane? No. Dwa króliki jeszcze przyniosłem. I tutaj jest, jak się podpłynie do tego pałacu. Załapę się na jakieś jedzenie? To daj mi to. Daj mi to do sadzenia. A nie, tu są jakieś meatballsy, to ja je zjem. Na to czekaj, no masz. Masz, sadzaj, a ja już nowe robię. Jak gdzie się podejdzie do pałacu tego delfinów, to tam jest napisane, że możesz do tego wejść. Nie trzeba mieć coś, żeby móc się tam dostać do środka. Widzę, gdzie ty tu byłeś, no. Teraz zobaczę, co w tych skrzynkach jest. Dobra. To mogę tu zostawić. O, jeszcze krzaczora jakiegoś tu ten. Jak Kuba masz kupę, to tego krzaczora chyba trzeba nawieść. Jeść. Jest jedno zrobione. Dobra. Ja jestem w pełni najedzona, bo sobie zrobiłam dwa i się najadłam. O, jak dobrze. Patrzcie, jakie mam śliczne, jak Elza. O! No tak, zima idzie, kraina loda, te sprawy. No nie? W ogóle oglądałeś ten serial dawno, dawno temu? Część tak, nie całą. Chyba na 5. sezonie się poddałam. A, no to ja teraz jestem na 6., nie? Ale też widziałaś już tam tą Elzę, Annę, też fajne te motywy były. Nie, nie widziałam ich. A to w 5. sezonie musiały być. No widzisz, to musiałam się wcześniej poddać. Ja to znaczy skończyłam oglądać, ojejciu, mniej więcej na etapie jak, tak jakby nic się nie wydarzyło. Odpala ktoś? Ja. Aha, no to początek sezonu. No. Tam z tym piratem było, nie? No, z hakiem. Tak. Są petals. Płatki. Ale najbardziej, wiesz co, motyw homoseksualny mnie tam zaskoczył. Na koniec ojej, sezonu. Ojej! No, byłam tak zdziwiona. Ogólnie serial bardzo, bardzo mi się podoba, no nie? W sensie... Tak, mi też. Chociaż powiem ci, że jednak jest za długi. Tak, tak. Mógł się wcześniej skończyć i to byłaby taka kwintesencja wszystkiego, ale podoba mi się to, jak te wszystkie motywy się łączą do wszystkich bajek. Do tego? Do Gara? Ja mogę dać jagódki, jak trzeba. Już. Jagódki to już rzuciłem. No to nie mam nic więcej. Tak, wiesz, jak mi kiedyś nie przeszkadzało na przykład Ostry Dużo, jak oglądałam, tam było chyba 10 sezonów, czy House, czy Przyjaciele, tak tutaj jednak męczy mnie długość w tym wypadku. Mam ambitny plan, żeby iść po gówno. Czy zdążę, czy coś? Bo tak, nie wiem. Teo ma władzę nad zegarkiem. Zdążysz chyba. A ja idę zobaczyć, czy tu po sąsiedzku gówno nie mieszka. To idź zobaczyć, a ja w takim razie pójdę na dół popłynąć jeszcze dalej. Patyków pozbieram, bo nazbierałem trawy na te pułapki, ale pat z patyczkami jest bida. Propos tego zegarka, to ja to mam wrażenie, jakbyśmy, no, dopiero 5 minut siedzieli. No, to prawda. O, kolejna. Ciekawe przy dobrej zabawie. I jeszcze generalnie grzybki potrzebuję. Ja grzybki są na lewo. Ja się cieszę, że to wszystko działa, nie? Ja się cieszę, że nam się udało w końcu zebrać.
To już jest w ogóle epicka sytuacja, że po takim czasie udało nam się znowu zgadać. Gdzie jestem? Tu jestem, dobra. Co tu jest? Na środku. A tu jest ten trójkąt. Dobra, a wiecie, widzowie, to, że my razem nie nagrywaliśmy, nie znaczy, że my kontaktu nie mieliśmy, bo mieliśmy, nie? Ale zebrać się do nagrania to jeszcze inna kwestia. A no... Prosi, słuchajcie, się zebrać na imprezę. A! W pająka wlazłam przez przypadek. Się zagadałam. Prawda jest taka, że każdy ma swoje obowiązki, że więc coraz trudniej jest zgadać się z czasem po prostu, no nie? O, no tak, mandragora. Słuchajcie, człowiek coraz starszy, no, zanim te zęby sztuczne wypłucze, nie? No, zanim te resztki włosów na łbie wyczeszę, no to... Mam gówno po sąsiedzku. Kuba, patrz, tutaj jestem, zobacz na mapce. I tutaj będą kupy. Bo tutaj są te. Znalazłeś mnie? Faktycznie bliżej, no. No. Co prawda na razie tylko dwóch znalazłam, osrejtuchów, ale... Myślisz, że ja przejdę tędy, jak pójdę teraz w prawo? Do ciebie? W sensie czy ty pływasz po jeziorze? Możliwe, wiesz, prób. Ja ona pływa. Po jeziorze, no. A czekaj, ja wiem, idę kupić do ciebie. Ja się zastanawiam, czy ona pływa po jeziorze, czy ona pływa po zatoce takiej. A, o to ci chodzi. Nie wiem, to ciężko powiedzieć. Się okaże. No, muchomory też pomagają na sanity? Nie, to zielone. One do gulaszu. Tak, to do gulaszu, to czerwone. No, najlepiej. No tak, bo nie ma efektów ubocznych, nie? Jezu, ja pamiętam, jak to było 2 lata temu, pojechałam z rodziną na grzyby. No, no, tylko muchomory znajdowałam. Tak? Nikt nie trafił na muchomory, zawsze ja trafiłam na muchomory, nie? No, zaprawdę na jadalne też trafiłam, ale na te trujące to wybitnie. A niestety. Macia, a tutaj w wodzie są takie muszelki. Czym się je da wyłowić? W wodzie muszelki? W wodzie muszelki. A w wodzie... Nie wiem, czy takiej specjalnej siatki nie musisz mieć. To? Tylko nie wiem, z czego to się robi. Podrzuciła pewnie. Jak tam znalazła kubska, to tam pójdę. Ale wiesz co, tu są tylko 2. W sensie 2 osrejluchy. Przejdę troszkę dalej, może ich jest więcej. Ale tak w sumie jest 2. Ale bardzo dobrze działają, wiesz? Dają radę. Wiesz? Już odbierają 4. Mają sranie. No ciągle tą gębę przewracają, coś tam narobiły. No dobra, wiesz, no. A nie wiem, czy zdążę dojść teraz już na dół, ale spróbuję. Swoją drogą, skoro są tylko 2, można by je obudować, żeby nigdzie nie zniknęły. Raczej nie znikną. Ale powiem wam, że tutaj jest bardzo ułatwione, bo teraz będziemy mieli zimę, prawda? A tam natomiast w normalnym Shivrekcie jest tak, że potem jest ta pora monsunowa, trzeba obóz sobie obudowywać przecież, no bo nam wszystko zalewa wodą, więc tutaj naprawdę mamy light. O, Kubuś, ja mam coś dla ciebie, co ci bardzo pomoże. Opalnie kubska? Nie. A tu też. Znaczy, ja ciebie mam beczkę i ona się pali. Aj, zrobiła falę. Ogólnie jestem głodny jak diabli. Mój mózg generalnie odwala. No to ja coś na twój mózg mam. Tak, więc ja ci zaraz pomogę. Tylko chwila, bo ja teraz tutaj biegam, patrzę co tu jeszcze dają. Przepraszam, panowie, czy panowie srają aktualnie? Jak kulturalnie, no proszę, proszę. Ale nawet jeden z panów się zdecydował na przykład, więc... To wiesz co, ja miałam taką wizję, wchodzisz do publicznej męskiej toalety, siedzi gość na kiblu i tak, przepraszam, a pan teraz sraczy myśli. No, bo ja bym skorzystał z chęcią. Kurczę, no otoczyły to, jakby to dzieciaczek jakiś był, no. Ej, bo tu jest centralnie... Ja widzę, że wielkie to może być efekt, że urodził, ale to tylko kupa jest, proszę pana. Nie ma z czego być aż tak dumnym. Kubuś, ty korzystaj póki możesz, bo wiosna przyjdzie, to nie dotkniesz. To w sumie może być powód do dumy, tak na dobrą sprawę. Taki kolos, proszę pana. Pewnie sobie zdjęcie zrobił i na Messengera wrzucił, wiesz. Mój dzień. Ej, dobra, ja bym chciał zebrać naprawdę te 2 kloce, co tu jeszcze są, ale... No dobra, ja już też powoli wracam. To ja chyba najbliżej wracam. Ja mam 21 sanity, autentycznie. No to chodź, o, ja mam 80, nawet mnie spadło. Zaraziłam się od ciebie. Czekajcie, bo mnie gdzieś tu wygnało. Czekaj, bo na razie odpoczywam. O, a ja się tak rozpędziłam, że obóz ominęłam. I to był bardzo mądry pomysł, żeby o tej porze zjeść mandragorę, nie? Dobranoc. Ja już wstałem.
Prawda? A ja mam 5 kup, to tyle co mogę to nawiozę. A ja mam 19 sanity, nie? 18. No to chodź. Chodź, że ci pomogę tyle, ile mogę. Biegnę, ale biegnij w moją stronę, bo ja mam 17, to się ci... To się chore akcje zaczynają dziać, jakaś burza. 16. Ciekawe, czy zdążę. Ty nawet z zerowy możesz chodzić, tylko po prostu będziesz miał w pierdolcach, w skrócie mówiąc. 15. Nie, boję się, że przez noc, przed nocą nie zdążę. Gdzie ty jesteś? Lesie. Dobra, widzę to... O, rób pochodnie. Nie, z czego się robi pochodnie? Z patyka i z trawy. Nie mam patyka. A nie, mam patyka, nie mam trawy. Ty jesteś normalny, ja mam 35. Zostawiłem co? Może zdążę. Jakby tak... Miałam już dwie pochodnie, jedną dam Teo, drugą... To dawaj, biegnij w moją stronę. Ach, dobra, idę po niego, żeby się nie zgubił. Gdzie ty jesteś? Magda, na drodze. No biegnę, biegnę. Szybko! No szybko, szybko, no już na ścieżkę trafiłam w końcu. Geronimo! O, jest, znalazł samą się. Porę. Ale, no gdzie się cofasz? Chodź, no. Bo byś umarł. No chodź, co ty za cofki masz jakieś? Chodź, nie cofaj się. No czekaj. Ty się nie ciesz na mój widok. No poczekaj, bo klikam na siebie. Masz. Czekaj, bo klikam. Załóż sobie to na łeb. Ty mi nie nadąża tymi zmianymi nóżkami. Chodź. Poczekaj, bo... Co ci się tam dzieje? Chodź. No bo klikam na ciebie cały czas i widzę twój ekwipunek. Ale na co ty mnie klikasz? Ja nie pozwoliłam, żebyś ty mnie uklikał. Chodź, Kuba, zrobiłam. To strefa prywatna. Zrobiłam ci słoik. O. O, dobra, mam zero sanity. Masz. Czekaj, stój. No, dawaj. Schowam. O, tu wrzucę to, bo mi niepotrzebne. Łapa, idzie dziś łapa. No, tu, ode strony. Mnie. I z drugiej strony, Rozwaliłem. Może zaczęłam swoje Mario i miałam krzyczeć Mario. Ja myślę, że tym pięknym akcentem sobie zakończymy dzisiejszy odcinek. O, nawet równo posadziłam. Kuba jestem pod wrażeniem, jak to urokliwie wyglądało, jak w tym kapeluszu, prawda, nawoziłem świeżo zebranym kupskiem krzaki. Kuba tutaj gra na tym, na krawędzi. A co? W swoim sanity i dorzućcie tu jakąś malinkę. Żyj szybko i szklana pułapka, no. Dobra, dziękuję wam, Łobuziaki, za wspólną grę. Żyjemy, jest 9 dzień i nadal żyjemy, nie? Tak, to jest wyczyn. Jestem z nas dumna. No. To będzie najdłuższa seria w historii YouTube'a. Zima zbliża się wielkimi krokami, także już trzymajcie kciuki, żebyśmy zobaczyli się w kolejnym odcinku. Do zobaczenia, pa! Pa! A.